Szanowni Państwo, jesteśmy w dalszym ciągu w gminie Lubiewo na odcinku, który można było powiedzieć drogi był bardzo zniszczony. Był, ponieważ już nie jest, również zostało to wykonane ze środków zarządzania kryzysowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które to pieniądze otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dzięki wsparciu wojewody. Trzeba również tutaj powiedzieć, że 20% puli środków przeznaczonych udziału własnego do wykonania również otrzymaliśmy z gminy Lubiewo i dzięki temu wsparciu udało się ten, jakże bardzo ważny odcinek wykonać. To oczywiście nie koniec, dlatego że ta droga jest ciągiem drogi z Lubiewa do Bruchniewa i kolejne odcinki są zaplanowane i zaprojektowane do wykonania w latach następnych, na co również będziemy występowali o środki na wykonawstwo tego. Panie Wójcie, bardzo dziękuję, bo to kolejny przykład tego, że dzięki współpracy można zrobić bardzo dużo. Myślę, że też Pan Wójt kilka słów o tym powie. Bardzo dziękuję, Panie Starosto. No bardzo też cieszy mnie, szczególnie fakt, dzisiaj to powiem, wcześniej nie mówiłem, odcinek około 600 metrów, a gmina niewiele musiała dołożyć, bo faktycznie niewiele dołożyliśmy i mamy nową drogę asfaltową. Gdyby tak udawało się w tak niewielkich wartościach uczestniczyć w dalszych inwestycjach, w dalszych modernizacjach, no to byłoby bardzo super, ale i tak dzięki temu, że środki pozyskane te pokryzysowe i tu przez zarząd powiatu, tak jak mówił pan starosta przy udziale pana wojewody, no wiele możemy tutaj poprawić dzięki właśnie tym środkom i z taką nadzieją dalej ja żyję, że będziemy te drogi poprawiać w miarę upływu czasu o wiele szybciej niż było to do tej pory. Dodam, że koszty inwestycji to kwota 392 tysiące złotych, z czego 240 tysięcy otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast pozostałym udziałem własnym, i tu jest ciekawostka, bo w tegorocznych inwestycjach będzie to chyba taki podział jedyny raz, bo w zeszłym roku otrzymywaliśmy pomoc od innych samorządów powiatowych z Polski. W związku z tą nawałnicą, która nawiedziła nas rok temu, to zadanie zostało sfinansowane, ten udział własny został sfinansowany w wysokości 76 tysięcy przez gminę Lubiewo, 65 tysięcy 8 przez powiat suchocki i w wysokości 10 tysięcy dołożył się do tego powiat cieszyński. Bardzo kolegom z Cieszyna dziękujemy.